Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni, mój mikrofon, który już zgubił gąbkę. Naprawdę niełatwo jest być człowiekiem z ADHD, a ja nim jestem i cały czas staram się żyć, działać i pracować. Dalsza część przeprowadzki, aha, wy nie wiecie, bo to detoks wie tylko, że jest przeprowadzka, no więc tak, jest przeprowadzka, nagrywam w trakcie przeprowadzki. Właśnie wiozę paczki do paczkomatu, paczki do osób, które chcą współpracować przy meme. Mam nadzieję, że dźwięk będzie jako taki. Sorry, ja chyba już nigdy tego po prostu nie będę dobrze ogarniała. Chyba, że jednak zdecydowałabym się zacząć brać leki na ADHD i moje życie by się zmieniło. Być może. Zobaczymy. Dzisiejszy film jest o czymś, co z jednej strony wydaje mi się banalne i każdy powinien to wiedzieć i rozumieć, a z drugiej widzę po swoich klientach, że nie jest. Chodzi o rozróżnianie, różnicowanie emocji od myśli, emocji od uczuć, emocji od postaw, myśli od postaw, postaw od uczuć i tak dalej. Jest takie powiedzenie, żebyś uważał na swoje myśli, bo one stają się słowami, słowa stają się nawykami, nawyki stają się postawami, a postawy charakterem. A charakter nazywasz później swoim przeznaczeniem, swoim losem. Jakoś tak to idzie, przypisywane jest Konfucjuszowi, ale jak to w internecie, jak Konfucjuszowi, to i oczywiście Markowi Twainowi i pewnie jeszcze kilku innym osobom, nieistotne, kto to powiedział, nie wiem. Nie wiem też, jak dokładnie to szło, w każdym razie dzisiaj o tym. Czym są emocje? Emocja to jest taki impuls fizyczno-chemiczny w Twoim organizmie, który Cię informuje o tym, jak coś odbierasz. Możesz być zdrowy emocjonalnie, możesz być zaburzony emocjonalnie. Jeśli jesteś zdrowy emocjonalnie, to emocja jest takim krótkim SMS-em, który, gdy coś się zdarza, mówi Ci albo o, albo boję się, obawiam się, coś mi tu śmierdzi, coś mi nie pasuje, albo jestem bardzo na tak. No i ta emocja trwa tyle, co SMS i przeczytanie go. To znaczy ona się pojawia, odczuwasz to w ciele, ona wpływa na myśli i powinna zaraz przejść. Jeśli jesteś niezdrowy emocjonalnie, to ta emocja z nią się może bardzo dużo dziwnych rzeczy zdarzyć, wydarzyć, zajść. Ona na przykład wywoła u Ciebie dysfunkcyjną myśl albo dysfunkcyjny odruch. I wówczas ona nie przepłynie przez Ciebie i nie przejdzie jak krótki SMS. Tylko jeśli uruchomi lawinę dysfunkcyjnych myśli, to te myśli będą wyzwalały następne emocje i to się zamieni w serię głuchych telefonów. Głuchych, bo one nie będą Cię informowały o niczym. One Cię nie będą informowały o tym, jak Ty się stosunkujesz do danego zdarzenia, do danego wydarzenia, zachowania drugiej osoby, coś takiego. Tylko one Ci będą uruchamiały całą Twoją dysfunkcję związaną z tym zdarzeniem. Twoje traumy, Twoje skojarzenia, Twoje uprzedzenia, Twoje niepokoje, Twoje niepewności, Twoje kompensacje. I ta emocja tak zostanie w Tobie właśnie jako taki głuchy telefon, nie bardzo wiadomo o czym, wydzwaniający i nie odzywający się wyraźnie, a Ty nie będziesz jej umiał odczytać. Jeśli jesteś sobą zaburzoną emocjonalnie, to prawdopodobnie
emocja zawiesi ci się w ciele. To znaczy, jeśli jesteś nauczony chronić się przed emocjami, bo one są dla ciebie za mocne, zbyt przykre, to prawdopodobnie albo je blokowałeś, albo je wypierałeś, albo je tłumiłeś, albo je znieczulałeś jakimiś środkami i one nie odbyły prawidłowej drogi poprzez twoje ciało. One się w tym ciele odezwały i nigdy nie wybrzmiały. I one zostają w takich dziwnych postawach zawieszenia, w takich sztywnościach. Ja teraz moją jedną klientkę próbowałam zachęcić do tańca. Była muzyka, stanęłam za nią. Bardzo dobra muzyka do tańczenia, bo posaj transy. Więc taka, no, sama wciąga. I próbowałam nadać jej ruch. A ona okazała się być tak sztywna, że nadanie jej ruchu kołyszącego było w zasadzie niemożliwe. Więc chciałam, żeby chociaż głową zaczęła ruszać tak, żeby wyrażać jakiś gest, który chciałaby wyrażać do ludzi. Zaproponowałam kiwanie głową z aprobatą, gest damy. A ona nie była w stanie tego zrobić. Bo miała tak sztywny od tak wielu lat kark i barki. Nie ma mowy, żeby ona się rozejrzała za siebie, żeby pokiwała właśnie z aprobatą głową, żeby zadarła głowę do góry. To wszystko takie oznaki, ale też oczywiście spięte pośladki, spięte biodra, spięte stopy, nogi. Dzisiaj się sama złapała na tym, że ona ciągle chodzi z zaciśniętą pięścią. To są te emocje, które do ciebie dotarły i postanowiłeś ich nie czuć, w związku z czym one nie przeszły przez układ nerwowy tak jak powinny, czyli tak nie przeszły i nie spłynęły przez ciebie, tylko ty zatrzymałeś jakby ten prąd w sobie. I ty się robisz skumulowanym ładunkiem nierozładowanych emocji, które zbierasz przez całe życie. I jeśli mylisz je z myślami, to tym bardziej napędzasz błędne koło, samonapędzające się takie perpetuum mobile. Jeśli nie odróżniasz, co jest emocją, a emocja to jest uczucie, głównie fizyczne, ale rozumiem, jeśli jesteś autystą, jeśli jesteś DDA, to ty możesz nawet nie umieć odczuwać emocji fizycznie, bo już tak dawno to stłumiłeś, no ale jest to też taki krótki impuls, można to nazwać wrażeniem, intuicją, odruchowym uczuciem, pierwszym wrażeniem, że coś jest jakieś. Że coś jest dla ciebie jakieś, że to wpływa na ciebie jakoś. Nie wiem, pierwszy odruch, czujesz opór, czujesz bunt, czujesz zainteresowanie, czujesz ekscytację, takie krótkie coś. Im bardziej uczymy się przepuszczać emocje przez ciało, tym łatwiej jest te emocje po prostu odczytywać w ciele, który organ się uruchamia i w jaki sposób. Czy to są motylki w brzuchu, czy to są nudności, czy to są problemy z oddychaniem przy lęku na przykład, czy to jest wzrost energii, czy to jest odruchowy uśmiech. Możesz po reakcjach swojego ciała zobaczyć, co to jest za emocja. Wcale nie musisz po reakcjach umysłu, no ale jeśli jesteś osobą zblokowaną na emocje, no to musisz po tym, co się dzieje w umyśle. I właśnie emocja jest wrażeniem, odczuciem. Nie, ona nie jest twierdzeniem, ona nie jest zdaniem. Jeśli w twojej głowie pojawia się zarzut do kogoś, no tak, w zasadzie do tego się możemy ograniczyć. Zarzut do kogoś, że on ci coś robi w tym momencie, że on ci zawsze coś robi, że on jest jakiś, że jak on może, jakaś treść. To już nie jest emocja, to jest myśl.
I emocje musisz oddzielać od myśli. Jeśli mieszasz je, to jesteś osobą toksyczną, niebezpieczną dla siebie i innych. To jest aż tak proste. Z emocjami radzisz sobie tak. Nic nie robisz, gdy pojawia się emocja. Nic nie robisz. Naprawdę, świat się nie zawali, twoje życie się nie skończy, jeśli nie zareagujesz na każdą rzecz, która się dzieje, szybciej niż w ciągu 5 sekund. Naprawdę. Sytuacji, w których trzeba reagować natychmiast, jest stosunkowo bardzo mało i to są wypadki. Widzisz, kogoś potrąca samochód, dziecko stoi na parapecie i skacze. Ktoś rzuca peta w kałuże benzyny. Wtedy reagujesz od razu. Ale w żadnej innej sytuacji nie jest wskazane reagować od razu. A wiele osób natychmiast skacze z mordą, natychmiast reaguje. Dlatego, że myśl, która pojawia się zainicjowana przez emocje, ludzie traktują jak świętą, objawioną prawdę. Zapalają się emocjonalnie do dysfunkcyjnej myśli i idą za tym, nie patrząc, czy dewastują siebie i kogoś. Więc jeśli coś się wydarza, cokolwiek, ktoś ci coś powiedział, ty nie musisz odpowiedzieć na tym. Zaczekaj 5 sekund, zobacz, czy była jakaś emocja. Następne 5 sekund, zobacz, czy ty wiesz, co to za emocja. Następne 5 sekund, zobacz, jak ty sobie z tą emocją radzisz. Następne 5 sekund, zobacz, jakie myśli uruchamia ta emocja. Następne 5 sekund, zastanów się, czego ty chcesz w ogóle od tej sytuacji. I dopiero pozwól sobie na jakąś reakcję. Najlepiej, jeśli ma to być jakaś reakcja ofensywna, jeśli poczułeś się jakoś dotknięty, zaatakowany, zraniony, zadaj pytanie, upewnij się, czy ty dobrze rozumiesz. Bo ty poczułeś się tak i tak. Co mówisz do swojego rozmówcy? Słuchaj, poczułam się zaatakowana. Słuchaj, poczułam wielki opór, jak to słyszałam. Wiesz co, poczułam się sprowadzona po prostu do poziomu zdecydowanie niższego niż sobą reprezentuję. Słuchaj, poczułam się obrażona. Tak? Poczułam się tak i tak. Kiedy powiedziałeś to i to, no bo ja sobie myślę, że ty chcesz mi powiedzieć, że ja, bo tak pomyślałam pod wpływem tego, co poczułam, pomyślałam, że chcesz mi powiedzieć, że jestem przed niekompetentna, że jestem nieodpowiedzialna, że ty mnie nie lubisz, że ty masz mnie dosyć, że ty masz do mnie jakieś pretensje. Czy ja dobrze to rozumiem? Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą, która ogląda ten kanał, to ty na pewno nie jesteś mistrzem obsługi emocji. Więc nie zachowuj się nigdy, jakbyś tym mistrzem był. Bo jeśli ciągle zachowujesz się jak mistrz obsługi swoich emocji, to znaczy, uważasz, że możesz się poddać impulsowi pierwszemu, bo to jest na pewno prawda, to co ty czujesz i co pod wpływem tego myślisz, to ty zaczynasz mieć postawę i zależy od tego, jakie masz zaburzenie, tak, jakie masz problemy u podstaw, jakie masz przyzwyczajenia, z jakiego typu toksycznej rodziny pochodzisz, dysfunkcyjnej, jakie masz złe doświadczenia z ludźmi, ty zaczynasz mieć postawę adekwatną do traumy, która cię spotkała. I na przykład robisz się osobą agresywną. Na przykład robisz się osobą foszastą. Na przykład robisz się osobą lękową.
I to już zaczyna być postawa. Postawa, czyli sposób, w jaki ty zazwyczaj reagujesz na to, co zachodzi, na swoje emocje, czyli na to, co zachodzi w świecie i na twoją pierwszą reakcję, tak? Postawa stoicka, wycofana, zdystansowana, spokojna, z klasą, to jest postawa, że gdy pojawia się jakaś emocja w tobie, to ty ją obserwujesz, następnie obserwujesz myśli, które ona rodzi i dopiero reagujesz. A postawa choleryka, agresora, ofiary, to jest postawa reagowania natychmiast na swoje emocje, jakby one były prawdą objawioną. To stąd się biorą nieszczęścia, rozpacze, nieporozumienia, kłótnie i awantury. Stąd, że bierzesz swoje emocje na poważnie, jak najpoważniejszy na świecie przekaz, mieszasz je z myślami i nie bierzesz pod uwagę, że możesz być bardzo w błędzie. No właśnie przed chwilą w rozmowie ktoś mi napisał, że jest taki zmęczony, że chce mu się płakać, nawet nie wie dlaczego. Idealnie, żeby dokończyć ten film. Idealny przykład, idealny case. A dlaczego chce ci się płakać, kiedy jesteś zmęczony? Otóż dlatego, że żeby być bardzo zmęczonym, to musiałeś dać z siebie bardzo dużo. Jeżeli jesteś człowiekiem, który ma jakiegoś rodzaju problemy emocjonalne, psychiczne, rozwojowe, to prawdopodobnie ty cały czas lecisz na kompensacji. Na kompensacji to znaczy, który z twoich układów neuroprzekaźnikowych ciśnie bardziej niż powinien. Może to być serotoninowy, żeby dobrze ci się pracowało, może być dopaminowy, czasem może być adrenalina, noradrenalina, kortyzol, no różnie, zależy co jest twoim motorem do tej pracy. Jeśli chcecie się płakać, to prawdopodobnie twoimi motorami są dopamina i serotonina. Przede wszystkim serotonina. Czyli potrzeba radości z tej pracy, przyjemności z tej pracy, potrzeba bycia istotnym, ważnym, dobrym, potrzeba utrzymania swojej rodziny, wykazania się, bycia tam odpowiedzialnym, bycia skałą, bycia mężczyzną w tej rodzinie na przykład, tak? Czy tam jak jesteś samotną matką, czy głową rodziny po prostu. No to są takie serotoninowe bardziej rzeczy. I jeśli jesteś bardzo zmęczony, bo bardzo długo ciągnąłeś, to w momencie, w którym możesz przestać pracować, zaczynają wychodzić szkody, straty. Okazuje się, że tak ostro ciągnąłeś na przykład na systemie serotoninergicznym albo dopaminergicznym, że teraz jest low, dno, rezerwy, w ogóle poniżej dna rezerwy i czujesz się bardzo źle. Jeśli ciągnąłeś na dopaminie, ja zazwyczaj ciągnę na dopaminie, to ja później mam stany lękowe i ja teraz już w tej przeprowadzce mam naprawdę ciężkie stany lękowe. I ja to myślami ogarniam, tak? Ja to myślami ogarniam, dlatego że ja swoje emocje obserwuję i oddzielam od nich myśli, a jeśli nie udaje mi się ich oddzielić w którymś momencie, to siadam na dupsku, głęboko oddycham, gram w Tetrisa i pracuję nad tym, żeby się opanować. Jeśli sobie dalej nie radzę, no to biorę jakiś środek na uspokojenie.
żeby mój organizm nie był w lęku, bo w lęku ciężko się skupić. No ale jeśli czujesz się tak źle, że chce ci się płakać, ja to też znam, ja często tak stany bólowe na przykład znoszę. Bardzo długo muszę się odcinać od bólu, ignorować ból w pewnym sensie. Właśnie kompensując systemem serotoninergicznym, czyli jestem zadowolona, czy dopaminergicznym. Czyli jestem zadowolona z tego, co robię, mimo że coś mnie strasznie boli, ale w którymś momencie ból jest już tak silny, a kompensacja jest już niemożliwa, bo organizm już nie daje rady kompensować, że ja zaczynam płakać. I to jest okej, okay. Akurat płakanie jest okej, okay. Płakaniu nie ma nic złego, to jest bardzo przystosowawcza reakcja. No i co, wyszła dekompensacja, jest i chce się płakać. I płacz to jest akurat dobry mechanizm rozładowujący emocje, rozładowujący konkretnie na przykład stres lub smutek. Czym jest stres? Stres to jest przewlekła mobilizacja. Czyli stan, w którym dłużej niż jesteśmy tylko predysponowani, musimy utrzymywać kompensację, tak? Normalnie powiedzmy powinniśmy pracować 8 godzin, powiedzmy te 5 dni w tygodniu. Powiedzmy, że musimy pracować 10, 12, że nie mamy odpowiednich przerw w pracy, że nie wiem, ludzie w niej zachowują się w jakiś obciążający, stresujący sposób, jesteśmy niepewni, o co chodzi, jest jakoś niefajnie, nieprzyjemnie. I musimy dawać z siebie więcej niż to normalne. No i wówczas właśnie pojawia się stres, tak? Czyli konieczność przewlekłej kompensacji, przewlekłej akceleracji. No bo czym jest akceleracja, tak? Takie przyspieszenie, skupienie. No to jest wyciskanie z organizmu więcej niż on ma ustawienia fabryczne. Każdy z nas może wycisnąć z siebie więcej. Każdy z nas słyszał takie historie jak to, że nie wiem, matka podniosła samochód czy tam drzewo, gdy spadło na jej dziecko. Tak, jesteśmy do tego zdolni. Tylko że akceleracja kosztuje nas bardzo dużo. Później trzeba ją za nią, wiecie, trzeba wziąć za nią energię, trzeba za nią zapłacić w pewnym sensie swoim własnym stanem fizycznym. Więc jeśli jesteś przemęczony w pracy, niezależnie czy fizycznie, czy psychicznie, czy w ogóle nie w pracy, bo w domu bardzo łatwo jest być przeciążonym psychicznie, masz tak przewlekły stres, przewlekłą akcelerację, czyli przewlekły czas, kiedy kompensujesz różnymi substancjami chemicznymi i różnymi pracą różnych organów, to, że inne organy, no dla innych organów to jest za dużo, tak? Powiedzmy, ktoś ma bardzo mocne serce, może kompensować sercem słabszy układ oddechowy. Ktoś ma mocniejszy układ serotoninergiczny, może kompensować niedobory w serotoninergicznym, w dopaminergicznym, czyli w układzie motywacji. Może kompensować stres, czyli równoważyć wysoki poziom kortyzolu czy adrenaliny serotoniną. A kiedy kończy się wysiłek, no to się pojawia rozwałka. Wychodzą właśnie, wychodzi, gdzie była kompensacja, jaka kompensacja. I możemy być mocno rozchwiani emocjonalnie. I co jest bardzo ważne w takiej sytuacji? Co zrobi przeciętny człowiek, dysfunkcyjny, w dysfunkcyjnym układzie, w dysfunkcyjnym związku, w dysfunkcyjnej rodzinie i z takich też się wywodzące. Będzie tak zmęczony, że chce mu się płakać. I on jest tak zmęczony, bo pracuje z jakichś tam powodów. I jeśli tymi powodami w jakimkolwiek stopniu są bliscy, to człowiek, który nie oddziela emocji od myśli, obwini swoich bliskich o swoje zmęczenie. Osoba, która jest tak zmęczona, że chce jej się płakać,
jeśli nie potrafi oddzielać emocji, jeśli nie potrafi oddzielać emocji od myśli, to natychmiast będzie miała złe, a więc i pełne żalu, pretensji, myśli na temat tych, z którymi dzieli się pieniędzmi i na temat tych, z którymi pracuje. One będą tym bardziej pełne żalu i frustracji, im bardziej ta osoba jest w danym momencie zmęczona. I dlatego w takiej sytuacji coś, co jest bardzo ważne, to właśnie te 5 sekund na to, 5 sekund na to, 5 sekund na to i na to, i na to. Nie dopuszczaj myśli, kiedy jesteś zmęczony, aż rozhisteryzowany. Nie szukaj powodu, dla którego tak jest. Tak jest, bo jesteś zmęczony, przewlekle lecisz na kompensacjach. I tyle. Pozwól, niech te emocje przepłyną. Chce się płakać, płacz. Chce ci się krzyczeć, krzyknij sobie parę kurę, wpuść. Ale nie na kogoś. Nie na zwierzaka, nie na człowieka, nie rań tym nikogo. Masz zamęt w głowie? Połóż na chwilę, pooddychaj. Pierdzielnij się po prostu na wyro. Może zjedz coś, bo może jesteś głodny. I patrz, co za emocje tobą targają i nie dopuszczaj myśli. Jeśli pojawiają się jakieś myśli, bierzesz każdą, kładziesz obok, zaraz ją obejrzysz. Nie wierz w nią. Ona została wywołana twoimi poprzednimi doświadczeniami i twoimi trudnymi emocjami teraz. Odłóż, jak emocje przepłyną, zastanów się nad każdą z tych myśli. I w ten sposób masz szansę uratować siebie i swoich bliskich przed krzywdą, jaką jesteś zdolny im zrobić tylko dlatego, że nie znasz normalnych czynności psychohigienicznych. Ale teraz już znasz, bo już obejrzałeś ten film. Więc teraz już jesteś winien sobie i innym stosowanie tej psychohigienicznej zasady. Dziękuję bardzo. Kochani, dokonałam bardzo impulsywnego zakupu. Tak jak normalnie w ogóle nie robię impulsywnych zakupów, tak ten był impulsywny. W dodatku dałam się wkręcić sprzedającej i no nie mam kasy na ten zakup, a muszę do 5 lipca za niego zapłacić i dlatego zwracam się do Was o crowdfunding. Tak, o crowdfunding, to znaczy o zakup usługi, zanim ją mogę sprzedać, tak? Ten impulsywny zakup to jest szkolenie z terapii zaburzeń lękowych. Uznałam, że jest to bardzo potrzebne w naszej fundacji, żebym zgłębiła temat zaburzeń lękowych i poszerzyła swoje skille w tym temacie. I impulsywnie dokonałam zakupu, dlatego że dostałam zniżkę. Pewnie, szczerze mówiąc, zawsze bym ją dostała. No ale dobra, umówiłam się i jest. Kurs już mam, zaraz po przeprowadzce mogę go zaczynać robić. Natomiast tak jak powiedziałam, do 5 lipca muszę zapłacić. Więc jeśli ktoś z Was chce się zapisać na sesję w temacie zaburzeń lękowych, i zapłacić z góry, żebym ja mogła zapłacić za ten kurs, no to byłoby cudownie. Oczywiście już teraz cały czas tak świadczę sesję według tego, co już umiem. A więc poradnictwo, TSR, interwencja kryzysowa w temacie zaburzeń lękowych. Oczywiście nie jest tak, że jestem zupełnie zielona, no ale teraz po prostu chcę zrobić realnie, rzetelnie program dający mi kolejne uprawnienia i kolejne kompetencje w tym temacie. Tak więc jak ktoś ma do rozwiązania, to zapraszam do testowania tego ze mną. Jako że jest to crowdfunding na szkolenie, które dopiero robię, to ceny będą
niższa niż ceny normalnych konsultacji u nas. Czyli tak jak normalnie 100 za godzinę rozmowy i 50 za godzinę czatu, tak będzie 35 za godzinę czatu i 70 za godzinę rozmowy przy zakupie sesji pod kątem zaburzeń lękowych. Także zapraszam i dziękuję od razu z góry.